Wielka tragedia pod Żaganiem we wsi Karczówka. Dziś rano, w czwartek, 17 lipca, w dużym gospodarstwie zginęło 7 osób. Wszystkie zatruły się gazami z szamba i potopiły się jedna po drugiej. W takiej sytuacji znajduję się po raz pierwszy, a pracuję, jak pan wie, w służbie zdrowia prawie 40 lat. Syn właściciela gospodarstwa zszedł do szamba, żeby je opróżnić. Nagle stracił przytomność i wpadł do środka. Na ratunek ruszyli jego brat, ojciec, matka i szwagierka. Również zatruli się gazami i wpadli do szamba. Wyciągać ich próbowali robotnicy pracujący w gospodarstwie, ale również wpadali do szamba. Ze zbiornika wyłowiono łącznie 8 osób. Wszystkie reanimowano, jednak 7 zmarło. Oprócz rodziny zginęli również 3 młodzi pracownicy, którzy docieplali dom. To mieszkańcy pobliskich wsi. Przeżyła tylko matka. Na miejscu będziemy ustalali dokładne przyczyny tej tragedii i na pewno sekcja zwłok, która będzie zarządzona przez prokuratora, określi dokładną przyczynę zgonu. Wszystko o tragedii w Karczówce w piątkowej Gazecie Regionalnej i Telewizji Regionalnej.